Nadchodzący weekend tradycyjnie już upłynie pod znakiem wizyt na rodzinnych grobach. Warto jednak przy tej okazji pamiętać, abyśmy dbali szczególnie na zatłoczonych drogach o własne bezpieczeństwo. Z tego też powodu już dzisiaj ruszyła policyjna akcja Znicz, która potrwa do 2 listopada. Jak co roku policjanci z terenu całego kraju, w tym również policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego i z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, brać będą udział w akcji Znicz 2015, to działania kontrolno-pomiarowe. Prowadzone od 30 października 2015 roku do 2 listopada. W ramach tych działań policjanci będą zwracać szczególną uwagę na uczestników ruchu drogowego poruszających się w obrębie nekropolii, poruszających się głównymi szlakami komunikacyjnymi. W trakcie prowadzonych kontroli będzie szczególnie zwracana uwaga na stan techniczny pojazdów, na właściwe korzystanie z pasów bezpieczeństwa, z fotelików ochronnych. No i jak co roku również będziemy poddawać znacznie większą ilość kierujących badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym czasie uczestnicy ruchu drogowego muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu polegającymi na zwiększonym natężeniu ruchu kołowego i pieszego w obrębie, jak już wcześniej wspomniałem, nekropolii. Będzie również w tym czasie w wielu miastach na terenie całego kraju zmieniona organizacja ruchu w obrębie nekropolii oraz na drogach prowadzących do tych nekropolii, w związku z czym należy zwracać szczególną uwagę na zmianę organizacji ruchu. Nie jeździmy na pamięć, zwracamy uwagę na znaki drogowe, jakie się pojawiły w tym czasie na drodze. Zachowujemy szczególną ostrożność i jeszcze raz podkreślam, zwracamy szczególną uwagę, nie jeździmy na pamięć, patrzymy na znaki. Tutaj nasz apel nie tylko przy okazji święta wszystkich zmarłych, ale przy okazji wszelkich innych wyjazdów, powrotów z różnych przyczyn. Apel policji jest zawsze taki sam. Apelujemy o rozwagę, zdrowy rozsądek, o jazdę z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, o zwrócenie szczególnej uwagi, szczególnie planując dłuższe wyjazdy, o zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdu. Nie należy zapominać, że zmieniają się i to diametralnie już warunki pogodowe. Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na ogumienie, na jakim pojazd się porusza. Jeżeli to ogumienie według nas już będzie w sposób widoczny, zużyte, apelujemy o zmianę tego ogumienia na ogumienie właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami. Co prawda w naszym kraju jeszcze nie ma obowiązku ustawowego zmiany ogumienia na ogumienie o charakterze zimowym, ale my szczególnie jako policjanci ruchu drogowego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zaopatrywanie swoich pojazdów właśnie w takie ogumienie dedykowane do trudnych warunków drogowych. Pozwoli to nam zwiększyć stan bezpieczeństwa zarówno nasz, jak i innych uczestników ruchu drogowego.